Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Spojrzałem dzisiaj na tą górną belkę naszego szkolenia i okazuje się, że to już jest 16 spotkanie. Pytania nadal napływają. Zauważyłem, że najprostsze sprawy potrafią rzeczywiście wzbudzić dużo dodatkowych pytań. No i bardzo dobrze, po to jesteśmy, aby te pytania wyjaśniać. Dzisiaj przygotowaliśmy odpowiedzi na 6 pytań zgodnie z Państwa intencją, żeby nie było ich z kolei za dużo. Jeżeli będą pytania, to proszę oczywiście zadawać się bezpośrednio na czacie albo przerywać moje gadulstwo i zadawać te pytania za pośrednictwem mikrofonu. Przechodzimy zatem do pierwszego pytania, które było dosyć fajne, ogólne, ciekawe i rzeczywiście sprawiło, wywołało taką małą burzę mózgów w naszym zespole, mianowicie, czy możemy wysyłać pracownikom dokumenty pocztą elektroniczną? Szanowni Państwo, bardzo ogólne pytanie. Najpierw można byłoby definiować, czym są dokumenty oraz o jaką pocztę elektroniczną chodzi, albo w sensie nadawcy, albo w sensie odbiorcy. Postaram się Państwu odpowiedzieć w taki dosyć prosty sposób, bo wiem chyba, jaki był powód przesłania takiego pytania. Zapewne chodzi o zbliżający się czas wysyłania PIT-ów do pracowników i wiem, że na szkoleniach nasze działy HR otrzymują informację, że warto wysłać, czy warto rozważyć wysyłkę PIT-ów za pośrednictwem poczty elektronicznej. To prawda, że chyba wszyscy, no może są pojedyncze wyjątki, korzystamy z poczty elektronicznej i wolelibyśmy rzeczywiście otrzymać takiego PIT-a dosyć szybko, ale pocztą elektroniczną, aniżeli czekać na wydrukowane z podpisem odbioru i dopiero wtedy ewentualnie rozliczać się. Dlatego jest to rozwiązanie jak najbardziej słuszne, jak najbardziej zgodne z prawem, ale oczywiście wymaga dodatkowego zrealizowania kilku obowiązków wynikających z przepisów RODO. Przede wszystkim pamiętajmy, że korzystanie z poczty elektronicznej pracowników, z ich prywatnej poczty elektronicznej jest tak naprawdę podstawą legalności jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Nie możemy tutaj domniemywać, że w interesie prawnym administratora danych możemy wysłać PIT pocztą elektroniczną. Z punktu widzenia przepisów dotyczących właśnie wystawienia PIT-u, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Pracodawca musi mieć potwierdzenie dostarczenia takiego przekazania, dostarczenia takiej wiadomości e-mail, która zawierałaby, załóżmy, PIT 11. W związku z powyższym musimy doprowadzić do tego, aby zabezpieczyć przesłanie informacji, przesłanie danych osobowych przed naruszeniem, o którym mowa w artykule 4. Zatem musimy pamiętać, że musimy mieć prawidłowo zweryfikowany adres poczty elektronicznej naszego pracownika, bądź też zaszyfrować tą wiadomość, zaszyfrować załącznik, a pracownikowi przekazać hasło innym kanałem. Ale to znowu problematyczne, utrudnione i myślę, że wówczas nasze komórki czy kadrowe, czy księgowe wolałyby rzeczywiście wysyłkę listem albo też rozdystrybuowanie tego bezpośrednio pracownikom. Zwróćmy na to uwagę, że prywatna poczta elektroniczna powinna być użytkowana zgodnie z regulaminem dostawcy tej poczty. Wątpię, żeby wszyscy użytkownicy zapoznali się z tą pocztą, a my z kolei nie mamy pewności, czy tylko nasz pracownik ma dostęp do tej poczty, czy nie przekazał komuś niepowołanemu hasła i loginu, czy może korzysta z tego adresu mailowego cała rodzina. Nie jest to jakby nasza sprawa, nie my powinniśmy przejmować się taką sytuacją, natomiast rzeczywiście wysyłając w ten sposób PIT 11, powinniśmy oczywiście ustawić chociażby formę żądanie potwierdzenia otrzymania i dostarczenia takich wiadomości. Natomiast dla celów dowodowych to też może być mało. Dobrze byłoby, żebyśmy również potwierdzili tożsamość osoby wysyłającej. Zatem warto byłoby podpisać taką wiadomość podpisem kwalifikowanym. No ale znowu, czy wszyscy dysponujemy podpisem kwalifikowanym, żeby móc właśnie zaopatrzyć taki dokument, czy też całą wiadomość e-mail takim podpisem kwalifikowanym? Chyba nie. Dlatego pamiętajmy, że jest to jakaś forma przesłania
chociażby tego PIT-u, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że warto byłoby, czy nawet jest to nasz obowiązek, uzyskać tą zgodę, o której mówiłem na początku, a więc powinniśmy wystąpić do pracowników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail właśnie w tym konkretnym celu. To byłoby jak najbardziej słuszne w połączeniu jeszcze z artykułem 13, czyli skazoną informacyjną, która by wskazała, jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe w tej postaci, czyli chociażby dla naszych celów dowodowych, dla kontroli finansowych, przynajmniej 5 lat, nawet po odwołaniu zgody, która, jak Państwo doskonale pamiętacie, wyrażona dobrowolnie, równie łatwo powinna móc zostać, czy móc być odwołana. Dlatego jest to dosyć zawsze niebezpieczna sprawa. Jeżeli chodzi o pozostałe dokumenty, no tutaj warto byłoby się zastanowić, co jeszcze chcielibyśmy przesyłać pod tą elektroniczną pracownikom. Wypowiedzenie o pracę? Nie, na przykład możemy wysyłać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Jak najbardziej jest to słuszne z ostatnimi wytycznymi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i myślę, że to rozwiązanie, szczególnie w jednostkach, które są podzielone na oddziały, które są jeszcze oddalone od siebie, albo duże korporacje, rzeczywiście byłoby fajnym rozwiązaniem. I tak jak Państwu wspominałem na jednym z naszych wcześniejszych spotkań, również w naszym systemie planujemy uruchomienie takiej funkcjonalności, która będzie pozwalała na wysyłanie upoważnień bezpośrednio na wskazany adres mailowy pracownika. Natomiast no, to upoważnienie powinno przynajmniej albo przybrać formę skanu dokumentu, którego oryginał znajduje się w segregatorze zawierającym pozostałe upoważnienia, bądź też chcielibyśmy, żeby te upoważnienia były opatrzone kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej albo niekwalifikowanym podpisem, który został w ramach regulaminu pracy czy też innych wewnętrznych ustaleń przyjęty jako obowiązujący podpis osoby upoważnionej przez administratora danych osobowych. Co do innych dokumentów, jeżeli jest taka sytuacja, że zachodzi taka potrzeba, zwróci się do nas pracownik przebywający na zwolnieniu, że potrzebuje skanu jakiegoś dokumentu znajdującego się w jego aktach osobowych, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mu taką drogą informację, ten dokument odesłać. I wówczas byłoby to tylko zrealizowanie uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych. Tak bym to incydentalnie wówczas mógł interpretować i wtedy oczywiście dodatkowa zgoda nie byłaby wymagana. Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, pytań dodatkowych do tego pierwszego naszego zagadnienia, pozwolę sobie przejść do kolejnego, akurat dla mnie osobiście bardzo ciekawego. Pamiętacie Państwo, że archiwistyka, czyli jeden z moich koników. Czy dane osobowe przechowywane są w archiwum zgodnie z prawem? Szanowni Państwo, i tak i nie. Z jednej strony dokumenty, które są przechowywane, dane osobowe, które są przechowywane w archiwum czy w składnicy akt, no musimy podzielić tak naprawdę na dwie kategorie. To jest dokumentacja niearchiwalna i materiały archiwalne. Dokumentacja niearchiwalna to oczywiście ta, która po pewnym okresie przechowywania w archiwum powinna, czy nawet musi zostać wybrakowana. Z punktu widzenia prawa archiwalnego nie ma takiego obowiązku, natomiast z punktu widzenia chociażby przepisów o ochronie danych osobowych jak najbardziej tak. Pamiętacie Państwo, że dane osobowe możemy przetwarzać tylko do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. A więc te dokumenty, które trafiają, załóżmy, no to wszystko zależy od normatywu kancelaryjnego, jaki Państwo przyjęliście, jaki obowiązuje w jednostce. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o czym mówię, czyli tam, gdzie nie są stosowane normatywy kancelaryjne, no to oczywiście składnica akt stanowi pewnego rodzaju bardaszkę, w której umieszcza się wszystkie niepotrzebne rzeczy, w tym dokumenty, stare krzesła, zimą wentylatory, latem grzejniki. To jest takie składowisko rzeczy niepotrzebnych, no ale tam też niestety są dane osobowe. Zatem po pierwsze, materiały archiwalne, które mają charakter wieczystego przechowywania, powinny być oczywiście po tym okresie składowania w archiwum przekazane do archiwum państwowego. Ale to są odrębne przepisy prawa archiwalnego, które w nie wchodzić oczywiście nie zamierzam, nie ma takiej potrzeby. Natomiast dokumentacja niearchiwalna, jej okres przechowywania zależy od jednolitego rzeczowego wykazu akt. W zależności od tego, jakie to będą dokumenty, po tym okresie możemy jak najbardziej dokonać wybrakowania takich dokumentów.
Załóżmy, sytuacja, w której dokumenty, faktury po 2 latach przechowywania w rejestraturze zostały przekazane do składnicy akt. Po tych 2 latach ta dokumentacja jest jeszcze przechowywana w archiwum, załóżmy przez kolejne 3 lata, a w zasadzie nawet 4, bo powiedzmy okres przechowywania dokumentacji księgowej to jest okres 5 lat. 5 lat plus do końca roku, w którym została wystawiona, zatem mamy de facto 6. Czyli po tym okresie tak naprawdę możemy już tą dokumentację wybrakować. Nawet nie możemy, musimy, bo dane osobowe, które są zawarte na fakturach, nie mamy przesłanki legalności dalszego ich przetwarzania, aniżeli ten wynikający z przepisów kontroli finansowej. W związku z powyższym te dokumenty powinny być sukcesywnie co roku brakowane. Ten okres 2-letniego przechowywania w rejestraturach dokumentacji niearchiwalnej pozwala bezpośrednio komórkom organizacyjnym na korzystanie z dokumentów, które może jeszcze będą przydatne w kolejnym roku i w następnym. Następnie już sprawy powinny być albo przepisane do nowego spisu zdawczo, do nowego spisu spraw i prowadzone pod nowym numerem, albo też właśnie przekazane jako już zamknięte, zakończone do składnicy akt, czy też do archiwum, w zależności od tego, jak nazywamy. Nazewnictwo jest bardzo proste, też Państwu już nieraz wspominałem. Pierwsza rzecz to oczywiście składnica akt. Nie mamy dokumentacji, materiałów archiwalnych, czyli mamy tylko dokumenty, które mają najwyższą kategorię archiwalną B50, czyli 50 lat przechowywania. A archiwa zakładowe to z kolei te, w których oczywiście te materiały archiwalne mogą być przechowywane. Przepraszam bardzo. Zatem w przypadku, kiedy dochodzi do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, postępujemy zgodnie z zasadą ograniczenia czasowego przechowywania akt, czyli tak naprawdę usuwamy dane osobowe. Brakujemy je, czyli fizycznie zamawiamy zewnętrzną firmę, która zajmuje się profesjonalnie odbiorem takiej dokumentacji i jej niszczeniem. Oczywiście te firmy mają stosowne certyfikaty, te firmy wiedzą doskonale i przynajmniej te, które działają w Olsztynie, są przygotowane do tego, żeby oczywiście stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych zawrzeć z Państwem jako z administratorem danych. Jeżeli natomiast chodzi o sposób przechowywania zgodny z prawem, to musimy oczywiście zabezpieczyć archiwum przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. Te osoby nieuprawnione to są wszyscy tak naprawdę pracownicy poza archiwistą zakładowym i poza kierownikiem jednostki organizacyjnej. Zgodnie z prawem archiwalnym tylko te 2 osoby mają dostęp do archiwum. Pozostałe osoby, które chciałyby otrzymać jakieś dokumenty wcześniej przekazane z rejestratury, powinny wystąpić do kierownika jednostki ze stosownym wnioskiem o wypożyczenie akt. Czy jakieś jednostki archiwalne, bo tu oczywiście mogą być akta, mogą być filmy, mogą być kopie wykonane, kopie baz danych wykonane na nośniku optycznym. Tutaj jakby forma tej dokumentacji archiwalnej czy materiałów archiwalnych nie ma większego znaczenia. Zatem tylko te 2 osoby powinny mieć dostęp do naszej składnicy akt, naszego archiwum. Oczywiście dodatkowo zabezpieczamy archiwum przed pożarem, przed zalaniem, za pomocą systemów najchętniej automatycznych. Jeżeli chodzi o pożar, to są do kupienia praktycznie w każdym sklepie zajmującym się BHP czy PPOŚ-ką dostępne automaty gaśnicze w postaci gaśnic. One wyglądają jak gaśnice, są podwieszane, przykręcane do sufitu i po przekroczeniu temperatury 55 stopni albo 65 stopni następuje automatyczne uruchomienie i wyrzut środka gaśniczego. Czyli nawet nie musimy pojawiać się w tym pomieszczeniu. Możemy oczywiście umieścić czujkę ruchu w archiwum, ale to akurat w zależności od tego, gdzie jest archiwum umieszczone, czy są okna, to będziemy mieli wtedy informację bezpośrednio o próbie włamania, czy o włamaniu do pomieszczenia, czyli zapobiegniemy ewentualnie naruszeniu w postaci utraty danych osobowych. Także traktujemy tak naprawdę archiwum czy składnicę akt jak każde inne pomieszczenie, w którym są przetwarzane dane osobowe i dokładnie w ten sam sposób zabezpieczamy. Jeżeli chodzi właśnie o dostęp do tej dokumentacji, ona jest bardzo wyraźnie określona w prawie archiwalnym i tam należy szukać bezpośrednio odniesień dotyczących właśnie przyjmowania dokumentacji do składnicy akt czy do archiwum, właśnie brakowania czy też przekazywania do archiwum państwowego. Zatem nie zmienia to jakby
samo archiwum, sama nazwa archiwum nie zmienia jakby zasad dotyczących ochrony danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji przekazanej właśnie do składnic akt. Jeżeli nie ma pytań, szanowni Państwo, przechodzę do trzeciego pytania. Co się zmieni po Brexicie? No tak, rzeczywiście mamy już kolejny dzień nowej sytuacji, nowej rzeczywistości, w której Wielka Brytania rzeczywiście nie jest w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, do końca tego roku mamy okres tak zwany przejściowy. Także na razie mają moc prawną wszystkie dotychczasowe przepisy wiążące Wielką Brytanię z Unią Europejską, w tym wypadku i RODO. Natomiast co się może zmienić po Brexicie, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych? No mamy jakby takie trzy, wydaje mi się, trzy scenariusze, które mogłyby się ziścić. Pierwszy to taki, że Wielka Brytania pozostanie w EOG. Jest to no, dosyć takie ryzykowne założenie, ale tak mogłoby się zdarzyć. W tej sytuacji nadal miałoby zastosowanie bezpośrednio RODO w Wielkiej Brytanii i w związku z tym w kontaktach między Wielką Brytanią a nami, czyli pozostałymi krajami członkowskimi. Drugi scenariusz rzeczywiście może tak naprawdę dotyczyć wyjścia Wielkiej Brytanii z zawarciem umów współpracy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, również w zakresie ochrony danych osobowych. I w takiej sytuacji mamy chociażby Szwajcarię, która zawarła stosowne umowy, na podstawie których przepisy rozporządzenia ogólnego rzeczywiście są również stosowane w Szwajcarii. To jest dobre rozwiązanie, chyba ono najprawdopodobniej będzie miało miejsce. Natomiast musimy mieć na uwadze to, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są jednymi z wielu, które muszą zostać uregulowane, jeżeli Wielka Brytania nadal chce pozostać w dosyć ścisłych kontaktach z krajami członkowskimi. I w tym wypadku oczywiście te umowy powinny zostać zawarte do końca tego roku, przynajmniej powinny zacząć obowiązywać od 1 stycznia roku przyszłego i dla nas nie powinny wywoływać dodatkowych skutków, a więc powinny być to zapisy normujące wykorzystanie bieżących zapisów, bieżących norm ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. No i trzeci scenariusz, który wydaje się być chyba scenariuszem najgorszym z możliwych, czyli takie twarde wyjście bez umów, które spowodowałoby, że Wielką Brytanię będziemy traktowali jak Kambodżę albo inny kraj, który nigdy w Unii Europejskiej nie był, gdzie rzeczywiście po stronie administratora danych osobowych będzie leżał obowiązek zawarcia takich umów z podmiotami znajdującymi się właśnie poza obszarem Unii Europejskiej i EOG, który będzie zapewniał właściwe przetwarzanie danych osobowych, właściwe zabezpieczenie tych danych osobowych. Tutaj oczywiście kłania się artykuł 46 RODO. Także miejmy nadzieję oczywiście, że spełni się ten scenariusz pierwszy, który pozwoliłem sobie przywołać, no ostatecznie ten drugi, który spowoduje, że nadal będziemy mogli współpracować na tych ogólnych zasadach. Proszę zwrócić również uwagę, że te kraje, które zamierzają przetwarzać dane osobowe na obszarze EOG, muszą posiadać przedstawicielstwo w jednym z krajów wspólnoty. Zatem w zależności od tego, jak zakończy się sprawa związana z Brexitem, oczywiście może się okazać, że Wielka Brytania, te podmioty, które w niej działają, a będą chciały nadal przetwarzać dane osobowe na obszarze EOG, będą musiały w kraju członkowskim stworzyć swoje przedstawicielstwo, tak aby każdy obywatel Unii Europejskiej mógł bezpośrednio skontaktować się z tym przedstawicielem tego administratora danych spoza Unii. No to myślę, takie było bardziej takie było pytanie, ciekawostka z bieżącego, zmieniającego się nam świata. Jeżeli nie ma pytań, pozwólcie Państwo, że przejdę do czwartego. Czy zaginięcie przesyłki pocztowej stanowi naruszenie, które należy zgłosić do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Warto zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że przesyłki pocztowe w tym rozumieniu, mam na myśli oczywiście prawo pocztowe. W tym zakresie nie jesteśmy jakby władni zgłosić naruszenia ochrony danych osobowych, ponieważ naruszenie ochrony danych osobowych nastąpiło
w podmiocie, który świadczy ustawowo usługi pocztowe. Zatem tak naprawdę całe postępowanie leży po stronie Poczty Polskiej. Czy te reklamacyjne, czy wyjaśniające, jakkolwiek oczywiście będziemy zwracać się do Poczty Polskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Przypominam sobie, że jakieś parę dni temu chyba pojawiła się w mediach informacja, że zostały znalezione jakieś przesyłki zaadresowane na osoby fizyczne, na firmy, na jakimś śmietniku, ale trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, szanowni Państwo, czy były to przesyłki pocztowe. Równie dobrze mogły być to jakieś materiały reklamowe, tak zwane adresowe druki reklamowe, które były dystrybuowane przez niekoniecznie Pocztę Polską. Poczta Polska, mimo że mamy może do niej jakiś taki pejoratywny stosunek, ponieważ zawsze nam się wydaje, że na poczcie pracownicy poczty pracują za wolno, kolejki są za długie, to proszę mi wierzyć, że jest to rzeczywiście najbezpieczniejsze z punktu widzenia prawa organ świadczący takie usługi bezpośrednio wynikające z prawa pocztowego. Rzeczywiście bezpieczeństwo danych osobowych przekazywanych za pomocą Poczty Polskiej, no to pamiętajmy o tym, że to jest tajemnica korespondencji, a więc również penalizowana w prawie karnym. Rozwiązanie całkiem słuszne, całkiem bezpieczne, czyli powinniśmy rzeczywiście korzystać z usług Poczty Polskiej. Natomiast jeżeli mamy jakąś tak zwaną przesyłkę pocztową, którą przesyłamy kurierem i kurier albo otwiera tą dokumentację, zapoznaje się z nią albo przekazuje ją, może ją zgubić albo przekazać osobom niepoważnionym, wówczas rzeczywiście trudniej byłoby nam dochodzić swoich roszczeń z punktu widzenia administratora danych, który powierzył dane osobowe do przetwarzania innemu podmiotowi. Rzeczywiście w regulaminach wielkich przewoźników, wielkich kurierów znajdują się zapisy dotyczące ochrony danych osobowych i zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku Poczty Polskiej pamiętajmy, że Poczta Polska działa w trybie ustawy, a więc dla nas jest to rozwiązanie najprostsze i najłatwiejsze. Zatem, jeżeli zaginie nam przesyłka, nie możemy rzeczywiście powiedzieć, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Chyba że byłaby to sytuacja, w której otrzymujemy albo przesyłamy do centrali akta osobowe nowego pracownika, które załóżmy są tworzone, zbierane, kompletowane gdzieś w naszym oddziale, w komórce, która jest poza centralą. Wówczas te dokumenty, które stanowią jedyną kopię, nie mamy żadnej innej kopii w systemie informatycznym. Wszystkie te dokumenty są w cudzysłowie oryginalne, jedyne, niepowtarzalne. Wówczas ich zaginięcie rzeczywiście musimy potraktować jako naruszenie ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji oczywiście będzie to naruszenie, ponieważ straciliśmy dane osobowe i w tym wypadku rzeczywiście takie zgłoszenie powinniśmy przekazać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tą jednak adnotacją, że sprawa jest prowadzona w trybie reklamacji albo w trybie wyjaśnień przez Pocztę Polską i tutaj wskazujemy dokumentację czy też korespondencję, którą przekazaliśmy Poczcie Polskiej. Byłoby to chyba wtedy najrozsądniejsze rozwiązanie. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś znajdzie na śmietniku dokumenty zaadresowane przesyłki, czy otwarte, czy zamknięte, zaadresowane na osoby fizyczne, wtedy oczywiście naruszenie ochrony danych osobowych ma miejsce, ale tak naprawdę będzie prowadzone najpierw przez organy ścigania po to, żeby ustalić administratora danych, który był odpowiedzialny za zabezpieczenie tych danych osobowych. A my oczywiście możemy się dowiedzieć o tym, czy też bezpośrednio z mediów, czy powinniśmy zostać poinformowani przez Pocztę Polską. To wszystko zależy od tego, jaką procedurę oczywiście Poczta Polska przyjmie. Zatem nie bójmy się, jeżeli coś nam zginie, a rzeczywiście jest wysłane przez Pocztę Polską, to najpierw musimy traktować to zaginienie w trybie reklamacyjnym, a dopiero potem albo równocześnie zastanawiać się, czy te dokumenty były tymi dokumentami jedynymi, a więc doszło do utraty danych osobowych, czy też była to tylko kopia dokumentacji i rzeczywiście bezpośrednio naruszenia nie było. Nie możemy nigdy domniemywać, że jak rzeczywiście przesyłka zaginęła albo nie została dostarczona w ciągu 2-3 dni, już doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Musimy na spokojnie poczekać i rozważyć te zdarzenie bardzo spokojnie. Nadal nie widzę żadnych pytań, zatem pozwolę sobie przejść do pytania piątego. Czy anulować upoważnienia po zwolnieniu pracownika? Bardzo często mamy sytuację fluktuacji kadry, są zmiany, zatrudniamy, zmieniamy.
pracowników, może to wynikać ze stanowiska pracy, może to wynikać z różnych innych czynników, z sezonowości zatrudnienia. Natomiast zwracam uwagę, że akurat przygotowane i przekazane Państwu upoważnienia przez nas zawsze zawierają tą informację, że to upoważnienie obowiązuje tylko do, albo inaczej, mówiąc prościej, upoważnienie jest ważne tylko do czasu, czy tylko w czasie zatrudnienia. Czy z jakichkolwiek przyczyn zatrudnienie ustanie, czy pracownik sam się zwolni, czy za porozumieniem stron, czy zostanie dyscyplinarnie zwolniony, nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Tak naprawdę w tej sytuacji upoważnienie jest anulowane automatycznie, czyli traci swoją moc prawną. Nie starajmy się dodatkowo komplikować sobie życia, dodatkowo wprowadzać jakiekolwiek zapisy, procedury, które będą utrudniały pracę zarówno działowi, kadrom, mówiąc najprościej, czy też inspektorowi ochrony danych, który jakby musi dzień przed zwolnieniem przygotować anulowanie upoważnienia do przekazania administratorowi danych, który musi podpisać, no i powiedzmy kopię takiego upoważnienia jeszcze wręczyć zwalnionemu pracownikowi. Byłoby to zbyteczne i całkowicie niepotrzebne. W podobny sposób, analogicznie, odbywa się odbieranie uprawnień do systemów informatycznych. W dużych korporacjach odbywa się to trochę tak naprawdę z takim rażącym naruszeniem jakby w cudzysłowie godności pracownika, bo często się zdarza, że pracownik przychodząc ostatni dzień do pracy albo już nie może wejść do tej pracy, ponieważ już są mu odebrane przepustki umożliwiające wejście, czyli system kontroli dostępu zaczyna go hamować, bądź też nie może zalogować się do komputera, albo nawet jeżeli zaloguje się do komputera, to już nie zaloguje się do żadnego programu tak zwanego produkcyjnego, w którym może przetwarzać dane osobowe. Są to częste zabezpieczenia, jeżeli chodzi o ewentualne podejrzenie, że pracownik, zwalniany pracownik mógłby wykraść bazę danych klientów, pracowników, kontrahentów, jakkolwiek to nazwiemy. Jest to rozwiązanie dobre, natomiast powinno być rzeczywiście poprzedzone chociażby wizytą w dziale kadr, który poinformuje, że pracownik został zwolniony i w związku z tym zostały mu odebrane wszystkie uprawnienia dostępu do systemów komputerowych. No i w tym samym momencie już, jeżeli taką procedurę stosujemy, rzeczywiście pracownik działu kadr może poinformować, że w związku z zakończeniem pracy również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych traci swoją moc, zatem nie może już nasz pracownik tych danych przetwarzać. Jest to chyba najprostsze rozwiązanie, najłatwiejsze, dlatego bardzo często Państwa prosimy o to, żeby nas informować o planowanych zwolnieniach, czy też informować o tym, że nagle jakieś zwolnienie w trybie natychmiastowym ma miejsce. Zresztą oczywiście o upoważnieniach, o całym zatrudnieniu będziemy rozmawiali sobie na najbliższym szkoleniu poświęconym wyłącznie kwestiom rekrutacji i zatrudnienia. Jak się nie mylę, w najbliższy czwartek, tak, czyli pojutrze. Kolejne pytanie, szóste. W dniu dzisiejszym, co najciekawsze, to już jest nasze ostatnie pytanie. No też postaram się za długo Państwa nie męczyć z odpowiedzią. Jakie działania powinna podjąć organizacja, gdy dojdzie już do naruszenia? Przede wszystkim, Szanowni Państwo, o tym, czy jest naruszenie, czy nie ma naruszenia, to pozwólcie Państwo, że będzie decydował administrator danych po zasięgnięciu opinii inspektora ochrony danych. To słowo ma taką magiczną moc, naruszenie, wiadomo oczywiście, z czym się wiąże, czyli z ewentualnym zgłoszeniem w ciągu 72 godzin do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z niezwłocznym poinformowaniem o naruszeniu wszystkich osób, które to naruszenie dotyczyło. Zatem to jest wielkie słowo, mówmy może o incydencie, który miał miejsce, czy to będzie incydent związany z naruszeniem, z zagrożeniem w formie tradycyjnej, czyli zaginięcie dokumentów, czy też z incydentem bezpieczeństwa teleinformatycznego, czy na przykład dziwne działanie aplikacji, ewidentne włamanie do systemu komputerowego. To jest oczywiście, pamiętajmy, to są różne sformułowania, natomiast incydent jako taki traktujmy wszystko, co może nam się nie podobać, a co jest związane z ochroną danych osobowych. Incydentem może być rzeczywiście nietypowe zachowanie się programu poczty elektronicznej, nietypowe zachowanie programu tak zwanego właśnie produkcyjnego, w którym przetwarzamy dane osobowe. To może być otwarty gabinet, w którym
przetwarzane są dane osobowe, a który normalnie powinien być zamknięty, bo chociaż na przykład chociażby my, wychodząc jako ostatni dzień wcześniej, zamknęliśmy ten webinar. Pamiętam bardzo nietypową sytuację, to co ciekawe, miało to miejsce w podmiocie, który no, jest jakby z założenia wymiarem sprawiedliwości, już chciałbym powiedzieć to szeroko, gdzie incydentem, czy podejrzeniem incydentu był bujający się kluczyk do szafki, w której były przechowywane dane osobowe. I rzeczywiście okazało się, że kluczyk nie bujał się sam z siebie, natomiast okazało się, że jeden z pracowników wyciągnął tę dokumentację i usiłował ją wynieść z tej jednostki. Także już sam fakt tego bującego się kluczyka spowodował, że pracownicy zwrócili uwagę, że jest to nietypowe zachowanie i od oczywiście po sznurku do kłębka okazało się, że mamy do czynienia z przestępstwem, które z kolei było akurat, co ciekawsze, ścigane bezpośrednio z przepisu prawa, także jakby obowiązek zgłoszenia takiego podejrzenia popełnienia przestępstwa spoczywał na kierownictwie tej jednostki. Także tutaj po pierwsze sytuacja, która mówi o incydencie, ta procedura powinna być zawsze po pierwsze znana przez każdego pracownika, który przetwarza dane osobowe. Najważniejsze jest poinformowanie bezpośredniego przełożonego o tym, że coś zauważyliśmy, coś nam się nie podoba, coś jest nie tak. Jeżeli mamy bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych, a oczywiście taki kontakt powinniśmy mieć, także te informacje, które przekazujemy na tablicach informacyjnych, te informacje, które znajdują się na stronie internetowej, te szkolenia, które prowadzimy, tam oczywiście, gdzie wiecie Państwo, że to ja jestem inspektorem ochrony danych, no to już znamy się powiedzmy od dłuższego czasu, ale pamiętajmy o naszych pozostałych inspektorach, o naszych najnowszych narybkach, którzy zaczynają z nami współpracę. Kontakt bezpośrednio, czy zwrócenie się z taką informacją bezpośrednio na nasz punkt kontaktowy spowoduje uruchomienie przez nas już właściwych działań, które będą miały na celu wyjaśnienie, czy rzeczywiście incydent stanowił naruszenie, czy incydent rzeczywiście nie stanowił naruszenia, a więc można mówić tylko o ewentualnych działaniach korygujących i korekcyjnych. Zatem najważniejsze jest, abyśmy na początku pamiętali o analizie ryzyka, czyli po uruchomieniu postępowania wyjaśniającego, czy tych czynności przez inspektora ochrony danych, czy bezpośrednio przez kierownictwo jednostki. Pamiętajmy, że musimy przeanalizować, jakie ryzyko wiązało się z naruszeniem praw i wolności osób, których dane dotyczyło. Czy rzeczywiście analiza ryzyka wskazała, że doszło do tego naruszenia? Jaką rangę miało to naruszenie? Czy dotyczyło kilku, czy też kilku tysięcy osób? Czy dotyczyło tylko formy papierowej, czy też w związku z tym i doszło do naruszenia w systemie informatycznym? I ta analiza musi być bardzo szybka, bardzo krótka, ponieważ ona powinna nas doprowadzić bezpośrednio do, szanowni Państwo, do zadania, które nazywa się minimalizacja skutków. Tak naprawdę, jeżeli, załóżmy, na kanwie niedawnych wydarzeń doszło do włamania do systemu informatycznego, do poczty elektronicznej. Pierwsze co, minimalizujemy skutki, czyli administrator systemu informatycznego dokonał natychmiast zmiany hasła dostępowego do tych skrzynki. W ciągu kilku kolejnych godzin wszyscy pracownicy korzystający z domeny tego serwera również zostali jakby zobligowani do zmiany hasła. Zatem to była ta już minimalizacja dotycząca chociażby możliwości wykorzystania poczty do rozsyłania, do rozsyłania spamu, i to jeszcze zainfekowanego. Zatem ta minimalizacja skutków zależy się od tego, jaką będziemy mieli oczywiście formę naruszenia, czy formę incydentu, musi przyjąć taką bardzo gwałtowną akcję. Załóżmy, mamy te nasze archiwum zakładowe, pękła rura albo kaloryfer, i poziom wody w archiwum się podnosi. No i niestety archiwa bardzo często znajdują się w tych najniższych kondygnacjach. Co robimy? No przede wszystkim staramy się zakręcić zawór główny albo zakręcić dopływ w ogóle CO, tak żeby
no ta woda nie zalewała nadal, tak, tego naszego pomieszczenia. Nie będziemy przygotowywali wniosku, tego zgłoszenia, tego projektu zgłoszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cierpliwie czekając, aż rzeczywiście woda zaleje nam wszystkie dokumenty. Czyli staramy się usunąć źródło i oczywiście, jeżeli mamy te dokumenty już mokre czy zawilgocone, oczywiście staramy się odseparować i wysuszać. Pamiętajmy, że najlepsze rozwiązanie to małe pomieszczenie, ciepłe pomieszczenie i tak zwany osuszacz wilgoci. Osuszacz, który oczywiście nie jest takim żadnym chemicznym, tylko urządzeniem, które na zasadzie sprężarki powoduje wychłodzenie radiatora, na którym skrapla się wilgoć. To jest dobra metoda do osuszenia zawilgoconej dokumentacji. Jeżeli oczywiście jest jej dużo albo mamy z nią problem, pamiętajmy, że takie usługi odpłatnie świadczy archiwum państwowe, na przykład w Olsztynie. Zatem jest to też jakaś minimalizacja skutków. Jeżeli chodzi o system informatyczny, który nie daj Boże pracuje w systemie, gdzie backupowanie następuje w locie albo mamy informację o tym, że właśnie za chwilę ma dokonać się aktualizacja bazy danych, to wtedy pamiętajmy o tym, żeby unieruchomić ten skrypt backupu, aby nie nadpisały się dane zniszczone czy usunięte. Także w zależności od systemu informatycznego ta minimalizacja skutków będzie na pewno wymagała współpracy z tym administratorem, który za ten system odpowiada, jeżeli będziemy mieli oczywiście do czynienia z naruszeniem, o którym przed chwilą Państwu wspominałem, czyli z naruszeniem bezpieczeństwa w tym systemie serwera poczty elektronicznej, nastąpiła natychmiastowa współpraca z podmiotem, który świadczy hosting tej poczty elektronicznej na rzecz administratora danych i tamtejsi informatycy oczywiście wyjaśniali również sprawy ze swojej strony. Także to jest takie działanie, które bardzo szybko musi zostać podjęte, bo też będziemy musieli oczywiście w takiej sytuacji dążyć do zapisania czy udokumentowania tych podjętych działań, bo one rzeczywiście, przecież jak Państwo pamiętacie, występują w tym wniosku o czy zgłoszeniu naruszenia ochrony danych osobowych. Jeżeli nie daj Boże rzeczywiście zdarzy się taka sytuacja, że stwierdzamy, czy ja jako inspektor ochrony danych, czy administrator danych osobowych, czy też kierownictwo stwierdzi, że chyba jednak doszło do naruszenia, no to pamiętajmy, mamy 72 godziny, kiedy rzeczywiście musimy to naruszenie zgłosić. Natomiast niezwłocznie, czyli przed jeszcze upływem tych 72 godzin, pamiętajmy o jakby zebraniu katalogu osób, których dane dotyczyło. Jeżeli mamy sytuację, w której doszłoby do naruszenia, o którym mówiłem, czyli włamanie się do skrzynki poczty elektronicznej, jeżeli w tej skrzynce będzie wykaz, będzie skrzynka adresowa, albo będzie też dostęp do wysłanych wiadomości, czyli haker przejmie wysłane wiadomości, a w tych wysłanych wiadomościach będziemy korespondowali z osobami fizycznymi, to w tym wypadku wszystkie osoby fizyczne, których poczta znajdowała się w skrzynce wysłanych wiadomości, musi zostać o tym poinformowana. Jeżeli mamy sytuację, w której doszło do przejęcia wiadomości w skrzynce wysłanych, w której był na przykład wykaz kont dostępowych do jakiejś platformy, załóżmy naszej platformy learningowej dla wszystkich pracowników, to w tym momencie, Szanowni Państwo, musimy wszystkich pracowników o tym poinformować, że ich imię, nazwisko i stanowisko zostało wykradzione przez osobę nieuprawnioną. Także proszę zwrócić uwagę, jak trzeba analizować takie zdarzenia. Nie możemy jakby jednoznacznie wskazać katalogu i zakres osób, które musimy poinformować o tym naruszeniu. Musimy jakby współdziałając z użytkownikiem, współdziałając z inspektorem ochrony danych i informatykiem bezpośrednio działać w celu rzeczywiście wskazania tych osób, które o tym naruszeniu poinformować należy. No i oczywiście już może post factum podejmujemy działania korygujące, a więc zastanawiamy się, czy procedury dotychczas obowiązującego systemu ochrony danych osobowych
nie są za delikatne, czy rzeczywiście spełniają swoje cele. Jeżeli przyjęliśmy zasadę, że zmieniamy hasło raz na rok, to co jest takim fajnym rozwiązaniem, które pozwalaliśmy sobie zalecać po rozpoczęciu obowiązywania przepisów RODO, może się okazać, że rzeczywiście musimy wrócić do zmiany haseł co 30 dni, również jeżeli chodzi o pocztę elektroniczną. Oczywiście w zależności od tego, czy system pozwoli nam wymusić, czy nie, no to będziemy mieli taką skuteczność i adekwatność tej naszej procedury a propos jej stosowania. Natomiast z punktu widzenia działań korygujących, jeżeli mamy sytuację, że wspomniane wcześniej archiwum zalewa nam dwa razy w roku, niemalże jak monsuny letnie i zimowe, no to działaniem korygującym będzie przeniesienie takiego archiwum czy takich składnicy akt na wyższą kondygnację, żeby nie mówić o jakimś poddaszu czy strychu, gdzie też inne ryzyko istnieje. No ale załóżmy, jest to jak najbardziej działanie korygujące. Może łatwiejsze będzie przyjęcie rozwiązania wymiany całej instalacji CO, ale to jest wiadomo, to są koszty. Natomiast pamiętam taką sytuację, gdzie w jednym z archiwów, dużych archiwów zakładowych, była prowadzona przez archiwum rura, taka duża rura 80, która prowadziła zimną wodę bezpośrednio z głowicy miejskiej. I ta zimna woda rzeczywiście w momencie, kiedy był duży pobór przez tą jednostkę wody, ta rura w żaden sposób nieocieplona, niezaizolowana, rosiła się i po prostu woda, która się na niej skraplała, kapała bezpośrednio na akta osobowe, zarchiwizowane właśnie na tej półce pod tą rurą. Najprostszym działaniem korygującym było zaizolowanie tej rury i to rozwiązało problem, szanowni państwo. Rzeczywiście jakaś tam wata szklana, jakieś owinięcie jakąś taśmą rozwiązało problem. Także najprostsze rozwiązania są najlepsze. I już. Także to nie muszą być jakieś działania korygujące, które rzeczywiście wymagają nie wiadomo jakich kosztów czy nakładów pieniężnych. No i oczywiście na samym końcu, jeżeli już rozważamy działania korygujące, musimy zaktualizować system ochrony danych osobowych. Jeżeli rzeczywiście stwierdzimy, że to był incydent, który zgodnie z tą wskazaną na początku analizą ryzyka, może nam niestety znowu kiedyś zmaterializować się. Gdyby jednak była to sytuacja, w której meteoryt uderzył w archiwum i w związku z tym całe archiwum nam zniknęło, wszystkie dokumenty zostały zniszczone, no to wiadomo, że nie będziemy aktualizowali system ochrony danych osobowych, bowiem przed takim zagrożeniem nie jesteśmy w stanie się ustrzec, chyba żebyśmy wybudowali jakieś schrony głęboko pod ziemią. No ale to oczywiście wiadomo, że nie ma sensu, a w trybie, o którym mowa w artykule 32 RODO, musimy rozpatrywać oczywiście również zasadność i odpowiednie koszty w odniesieniu do kategorii danych, jakie przechowujemy. Zatem budowa schronów odpada. Szanowni Państwo, to było ostatnie pytanie, ostatni slajd naszego dzisiejszego spotkania. Jest to też teraz oczywiście dobry czas, żeby już te pytania zadawać, jeżeli takowe się gdzieś pojawiły. Natomiast jeżeli nie, no to oczywiście wzorem poprzednich spotkań bardzo proszę kierować się na adres poczty elektronicznej bądź bezpośrednio skorzystając z naszego punktu kontaktowego, z tego systemu zgłoszeniowego, bądź też oczywiście dzwoniąc na naszą infolinię. Jednocześnie może tutaj Państwu a propos naszej infolinii chciałbym jedną rzecz jakby dodać. Ostatnio pojawiają się informacje, że nie możecie Państwo dodzwonić się bezpośrednio do swojego inspektora ochrony danych, tylko odbiera ktoś inny z naszego zespołu. Centralka jest tak skonfigurowana, że rozpoznaje numer, który do niej dzwoni, jeżeli oczywiście nie jest to pierwszy kontakt. Ponowne kontakty są, te numery telefonów są przypisane bezpośrednio do inspektora ochrony danych, który Państwa obsługuje. I tak się staramy, aby rzeczywiście rozmowa przychodząca kierowana na ten nasz numer infolinii była przekierowana bezpośrednio do inspektora ochrony danych, który Państwa obsługuje, ale może się zdarzyć tak, że prowadzi on inną rozmowę, bądź ma wolne, nie ma go, nie wiadomo, co się z nim dzieje, jest na jakiejś konferencji, wówczas oczywiście rozmowa zostanie przekierowana do innego członka naszego zespołu. Natomiast proszę pamiętać, że zgodnie z naszymi zasadami zastępstwa są realizowane bardzo płynnie, więc tutaj nie ma obaw o to, że Państwa pytanie pozostanie bez odpowiedzi albo
jakiekolwiek zgłoszenie będzie realizowane dopiero po powrocie dedykowanego Państwu inspektora. Zajmiemy się tym oczywiście niezwłocznie. Z mojej strony to wszystko, Szanowni Państwo. Bardzo proszę o zadawanie pytań. Przypominam, że ten nasz tryb zadań jest zawsze włączony od początku naszego spotkania, także gdyby jakieś pytania się pojawiały, to bardzo proszę. Zaraz zobaczymy. Nie, niestety nic nie ma. Już mi się wydawało, że coś jest. Także jeżeli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam za tydzień. Proszę jak zwykle o przesyłanie pytań i przypominam o czwartkowym szkoleniu RODO w zatrudnieniu, czy jakoś tak podobnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do widzenia, do zobaczenia.